Marzeń stali, tak bowiem przeprowadzili duży atak na NATO-wską bazę Tam Bastion. Zginęło w nim dwóch amerykańskich żołnierzy. Tak te wydarzenia w Trójce komentowała przed chwilą Patrycja Zasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jakie pamięci wydarzenia związane ze Stanami Zjednoczonymi ma taki przeciętny Arab, 25-30-letni? Jak był dzieckiem, była wojna w Iraku 90-91, pustynny list 97, wojna w Afganistanie 2001, 2003 wojna w Iraku. To jest cała seria interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych za swoimi interesami na Bliskim Wschodzie. Była ambasador w Egipcie i Sudanie, Jan Natkański, zwracał uwagę, że protesty nie są popierane przez przywódców. Same media egipskie podkreślają, że wśród tych napastników spora grupa to młodzież, którą gdy gwizdnąć, to będzie zawsze. Wśród tej młodzieży kibice młodzi, którzy zawsze lubią powalczyć z policją. Tak było za Mubaraka i tak jest teraz. Za stole w ataku w Bengazji zginęli ambasador USA w Libii i trzech jego współpracowników. Barack Obama i NATO zdecydowanie potępili zamach i bliskie władze przeprosiły Stany Zjednoczone, naród i cały świat. Kontrola w gdańskim sądzie okręgowym nie będzie dotyczyła tylko sprawy Amber Gold i uległości jego prezesa Ryszarda Milewskiego wobec rzekomych urzędników kancelarii premiera. Minister Sprawiedliwości rozszerzył jej zakres. Jarosław Gowin chce się dowiedzieć, jak wyglądała praca tego sądu w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli dla prezesury Milewskiego. Trzeba sprawdzić. Niezależnie od kontroli w Gdańsku, poznańska prokuratura wyjaśni też okoliczności prowokacji dziennikarskiej wobec sędziego Milewskiego. Należy to sprawdzić, czy nie naruszono tej granicy dopuszczalnej prowokacji dziennikarskiej. Z tym, że ja podchodziło do tych dwóch spraw niezależnie od siebie. No, jeżeli granice prowokacji zostały przekroczone, to nie usprawiedliwia to zachowanie sędziego Milewskiego. Mówi minister Gowin, a według premiera Donalda Tuska prowokacja Gazety Polskiej codziennie przekroczyła granice przyzwoitości. Być może była też przestępstwem. Przypomnijmy, że 26 września Krajowa Rada Sądownictwa zdecyduje, co dalej z sędzią Milewskim. Może go czekać upomnienie, nagana, usunięcie z pełnionej funkcji, przeniesienie na inne stanowisko albo usunięcie z zawodu. Stosunki między Chinami a Japonią nadal na ostrzu noża. Powodem jest spór o archipelag wysp na Morzu Wschodnim Chińskim. W Pekinie tysiące osób wzięło udział w antyjapońskiej manifestacji. Spalono japońską flagę. O szczegółach z Pekinu Tomasz Sejewicz. Uczestnicy protestów w Pekinie chcieli sforsować policyjny kordon otaczający ambasadę. Japońską placówkę ochraniają także jednostki paramilitarne, które w Chinach specjalizują się w rozpędzaniu demonstracji. W stolicy Chin spalono dziś flagę Japonii. W kierunku japońskiej ambasady posypało się też kamienie. Zaostrzający się spór pomiędzy Japonią i Chinami o archipelag bezludnych wysp na Morzu Wschodniochińskim przybrał na sile w ciągu ostatnich kilku dni. Władze w Tokio wykupiły od prywatnych właścicieli kilka wysp archipelagu. W odpowiedzi na ten krok Chiny wysłały w rejon spornych wysp 6 statków patrolowych. Do antyjapońskich protestów doszło dziś także w wielu innych miastach Chin. Władze Japonii ostrzegły swoich obywateli przebywających na terytorium Chin przed udawaniem się w miejsca, gdzie może dochodzić do protestów. Tomasz Zajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polacy sprzątają, tym razem pod hasłem kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę. Podczas weekendu stan krajuszni obierzchu i wolontariusze zbierają śmieci w Krakowie. Pierwsze worki zaczęły się zapełniać na bulwarach Wiślanych już przed 7 rano. Bardzo fajnie, dobra pogoda, miła atmosfera.